Magazyn Miejski w poniedziałek, 12 czerwca. Artur Misielewicz, witam i zapraszam na szczegóły wydania. Jarmark i piknik średniowieczny w Solankach. Dwie wystawy w teatrze. Uczniowie miastu. Kilkudziesięciu wystawców i osada pełna rycerzy. Tak w skrócie można opisać inaugurację Dni Inowrocławia, która miała miejsce w Parku Solankowym. Wystrzał z bombardy średniowiecznej rozpoczął tegoroczne Dni Inowrocławia. Pierwszym przystankiem na imprezowej mapie był Park Solankowy. Na placu przed muszlą koncertową, a także na ścieżkach wzdłuż dywanu kwiatowego stanęło blisko 100 namiotów, w których to wystawcy nie tylko z naszego województwa, ale również z Rosji prezentowali produkty regionalne. Nie zabrakło miodów, ziół, przypraw, wyrobów ze skóry i tych z gospodarstw ekologicznych. Na scenie zaprezentowały się zespoły Awangarda i Little Stars oraz soliści ze studia piosenki KCK pod dyrekcją Katarzyny Ignaczak i Kingi Rogusz. Główną atrakcją był rodzinny piknik średniowieczny. Festyn historyczny z inscenizacją turnieju rycerskiego z użyciem prawdziwej broni i pancerzy, z zachowaniem etykiety średniowiecznej, tańce w historycznych strojach, szkoła giermków i zabawy plebejskie. Tak w skrócie można opisać trzygodzinną podróż do czasów miłościwie panującej nam patronki Inowrocławia, królowej Jadwigi i jej następców. Odebrawszy wykształcenie historyczne, no jest to tak naprawdę, postanowiliśmy, że tak powiem, przekazywać tą wiedzę nie tylko w sposób taki bierny poprzez literaturę, ale zająć się upowszechnianiem tak naprawdę tej historii, ponieważ wierzymy, że poprzez poznanie historii tak naprawdę dopiero możemy sobie dobrze zaplanować naszą przyszłość. I stało się to po prostu sposobem na życie tak naprawdę. Jest to nasza pasja. Codziennie rano wstajemy z uśmiechem na ustach. Nie denerwuje nas nasza praca, wręcz przeciwnie, kochamy ją. I dlatego jeździmy i z kim możemy, tym się dzielimy, że tak powiem, naszą wiedzą. Cały czas ją poszerzamy, nie jesteśmy omnibusami, bo jest to rzecz, którą droga na całe życie tak naprawdę, ale jest to fascynująca droga. Dwie wystawy, dwa różne spojrzenia na sztukę, ta sama pasja. Tegoroczne Święto Miasta miało również odsłonę artystyczną. Obchody Święta Miasta tradycyjnie już miały odsłonę artystyczną. Dwie wystawy, kilkudziesięciu artystów i tyleż samo spojrzeń na sztukę. W Teatrze Miejskim otwarto drogę do sztuki 2017, którą świadomie przemierzają młodzi i zdolni inowrocławianie, jak również doświadczeni artyści nierozerwalnie związani z naszym miastem. Ponadto zaprezentowano pracę uczestników warsztatów rysunkowo-malarskich prowadzonych przez Marcina Fołdę w niebieskiej kamienicy KCK. We foyer teatru można było podziwiać pracę tych, którzy jakiś czas temu wyciągnęli swój talent z szuflady, by oszlifować go pod okiem profesjonalisty, a następnie pokazać światu. Z kolei w Galerii Miejskiej na piętrze teatru swoją drogę do sztuki przedstawili zarówno uczniowie, studenci, jak i absolwenci wydziałów artystycznych. Pomysł pojawił się stąd, że każdy, zanim stanie się tą osobą sławną, tak, zanim osiągnie jakiś sukces, dojdzie do czegoś, no niestety musi przejść taką drogę, czasem mozolną drogę nauki. I to jest nauka, przeważnie młodzi ludzie, artyści zaczynają od liceum plastycznego, potem są studia wyższe, no i później zaczyna się praca. Tutaj właśnie chcieliśmy pokazać naszych młodych inowrocławian, którzy wyruszyli gdzieś tam w Polskę, uczą się na znanych uczelniach, w znanych szkołach plastycznych, artystycznych. No i niektórzy powracają z powrotem, by tutaj upiększyć naszą codzienność, by się podzielić swoimi właśnie jakimiś osiągnięciami właśnie z tego tytułu. W ramach obchodów roku jubileuszowego 20-lecia Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego ProArte w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej odbył się koncert symfoniczny Uczniowie Miastu. W tym roku licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać utworów Haydna, Vivaldiego, Mozarta czy Lechara. Obok orkiestry pod dyrekcją Aleksandra Grefa zaprezentowali się najzdolniejsi uczniowie i soliści Państwowej Szkoły Muzycznej, grający na skrzypcach, trąbce, flecie, klarnecie, fortepianie czy wiolonczeli. Koncert Uczniowie Miastu to duże wydarzenie w koncertowym roku szkoły, w tym roku szczególnie. Są jakby dwa wyzwania. Pierwsze to, że młodzi artyści z profesjonalną orkiestrą mogą sprawdzić swoje siły, umiejętności, jakąś próbkę talentu, ale oczywiście jest
czas wyjątkowy, ponieważ mamy 20-lecie Inowrocławskiego Towarzystwa Młodzieżowego Pro Arte i ten jubileusz obchodzimy razem w trakcie tego koncertu. Będzie tort imieninowy, urodzinowy. Będzie tort urodzinowy, a wcześniej no, koncert, który pokaże, że Inowrocław ma pewne ambicje, mając tak piękną salę, powołaną orkiestrę symfoniczną i utalentowaną młodzież w szkole muzycznej, do której zapraszam. Jak zwykle koncert wpisał się w obchody Dni Miasta. W zasadzie inauguruje Dni Inowrocławia tradycyjnie. Pierwsza jego edycja była w 1983 roku. Później z jakąś przerwą zostały wznowione dzięki oczywiście miastu, które wspomaga finansowo, bo to jest spore przedsięwzięcie. Także wielkie podziękowania dla pana prezydenta. I to już wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Widzimy się jutro. Witam Państwa w kolejnym odcinku ze Studia Artystycznego przy Kujawskim Centrum Kultury. Dzisiaj pokażę Państwu, jak można wykorzystać często już zdartą torebkę, która nam się wysłużyła. Rączki oderwały się, są przetarte niektóre ścianki torebki. No i w zasadzie żal nam jej wyrzucić. Co możemy z tego zrobić? Możemy wyciąć dobre kawałki skórki. Takie tutaj właśnie posiadam. To może być skurtek z kamizelek, do których mamy sympatię i coś jeszcze tam ocalało, niewytartego. I takie skórki można wykorzystać, żeby sobie zrobić przepiękną ozdobę. Na szyję, jako broszkę lub przypinkę do koszyka czy do torebki kolejnej. Pokażę teraz, jak należy taką rzecz wykonywać. To żeby nam ta skórka nie... Do tego nam różne rodzaje, o, świecidełka, stare korale, porozpruwane, oczka jakieś błyszczące, w zależności od tego, jaką chce sobie kto wykonać, rozsypane koraliczki, kulki, wszystko nam się tutaj może przydać. I postępujemy w taki sposób. Z kawałka skórki wycinamy sobie jak gdyby kształt broszki, którą chcemy zrobić. Ja tutaj popróbuję zrobić taką łezkę. Przydałaby się taka oryginalna zapinka, ale kto nie posiada, to wbijamy sobie agraweczkę, ale bardzo malutkim tylko kosztem. Oj, to agrawka troszkę ciężko wchodzi. O, i malutkim. Bardzo małe oczko nabieramy, żeby potem jeszcze można było manewrować i przypiąć sobie do bluzki. Ja tutaj może tak, żeby bardziej przebić tą dosyć toporną skórkę. O, już mam. I tak sobie zostawiam spód broszki. Będę używała kleju polimerowego tym razem, ale nie na gorąco, tylko dlaczego rzadki? Ponieważ ten klej później zastyga i mogę sobie różnego rodzaju manewry przeprowadzić z broszką. Smaruję spód klejem. Zanim on mi zaschnie, to zdążę sobie coś tam niecoś przyciąć. Tutaj może jest taki kawałeczek skórki. Odetnę może ten brzydki brzeg, o, widać po szyciu, od torebki. O, i mam taki kawałeczek skórki. Lekusieńko podwijam sobie brzeg. Mogę też nawet namoczyć tą skórkę lekko klejem. Wówczas bardziej się wydatni. Kiedy będę po prostu przyklejała wiesz do spodu. O. I teraz sobie malutkie podwinięcie przykładam do spodu, który przygotowałam wcześniej. O. Nie zważając na
że tutaj mi się marszczy, to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie nam wyjdzie troszeczkę tak, jak chcieliśmy, artystycznie. O, i teraz dlatego, że posmarowałam spód tej skórki, to możemy sobie różne wzorki naginać, wycinać. Można też do środka włożyć sobie kawałeczek wypełniacza typu wata lub płatki kosmetyczne. I wówczas mamy ten brzeg bardziej obły. A ja tutaj wykorzystam po prostu, za duży troszeczkę przycięłam spód, to go przytnę, tym się nie należy przejmować. O, i znów troszeczkę pomarszczę, żeby nabrała ta moja broszka troszeczkę innych wymiarów. O, tutaj też podwijam. To nic, że grubo. Troszeczkę trzeba mieć cierpliwości, ponieważ ten klej w przeciwieństwie do, na gorąco wysycha nieco dłużej. Ale o, mogę sobie tutaj jeszcze troszeczkę podkleić. O, i tak małymi kroczkami. I na tak przygotowany grunt. Odwinę tak. O. Przytnę teraz to, co mi tutaj zbytnio wystaje. Ale jeszcze pokusiłabym się na kawałeczek może czarnej skórki. Którą też troszeczkę posmaruję klejem. I ją teraz sobie zwinę w jakiś taki, o. Pseudokwiatek, powiedzmy, że jakiś wytwór, co nam tutaj ręce wytworzyły. Ojej, tu się jeszcze kran. O, i mogę sobie wkleić w tej części, że tak powiem, takiej dłuższej. Teraz trzeba troszeczkę czasu dać, żeby to wyschło. I sobie może taki tutaj, o, można też używać różnego rodzaju piórka. Tu mam taki kamyk z jakichś korali. I taką tutaj najbardziej płaską część wybieram, podklejam ją. Poszukam sobie miejsca i myślę, że o, tutaj mi się dobrze skomponuje razem z tym kwiatkiem. I potrzeba czasu, żeby to wyschło. Teraz tutaj pokażę, jak można sobie, o, tu już jest przygotowana taka na płasko też broszka z malutkim guzikiem zielonym, też pewnie odzyskanym z jakiejś korali, i może stanowić ozdobę właśnie do letniego koszyczka. O. Lub też po prostu można na płasko, tutaj jest skóreczka zrobiona na płasko, nie tak wypukle jak tutaj, nanizane są koraliczki, które będą stanowiły zawieszkę. Do tego nam będzie potrzebna kawałeczek rzemyczka, wdziejemy, i taka broszka nie do przypinania, ale broszka na szyję, zawiązujemy i kolejny ozdobny element do trykotowych bluzeczek na lato.
A ja Państwu pokażę tutaj też broszkę w kolorze popielatym, którą sobie stworzyłam do tego dzisiejszego mojego stroju. Zachęcam do pracy.